Hej, ja jestem Gax, a w tym filmie pokażę wam najlepsze edit mapki i edit korsy do poprawy edytowania. Zaczynajmy! Okej, więc pierwsza mapka jest stworzona przez Flea. Możecie tutaj zakrywać części mapy, których nie używacie, dzięki czemu macie więcej FPS-ów na tej dosyć dużej mapce. Poza tym wszystko jest posegregowane kolorami, także na pewno się nie pogubicie i zawsze będziecie wiedzieć, co gdzie jest. Kod wyświetla wam się teraz na ekranie, ale pamiętajcie też o tym, że w opisie filmu również macie te wszystkie kody. Następna mapka to edit mapka od Raidera 464. To podobna mapka do tamtej od Flea, ale tutaj nie możecie zakrywać części mapy, których nie używacie. Czyli na tej mapie teoretycznie będziecie mieć mniej FPS-ów, ale za to macie inne budowle do edytowania. Jest moim zdaniem naprawdę dobre na rozgrzewkę. W każdym razie jest to serio niezła mapka, także daję ją do tego filmu. Trzecia już wyspa to edit course od Loyala. Jest to dosyć świeża mapka, bo wyszła miesiąc temu i według jej twórcy to najlepszy edit course. Ciężko jednak określić, czy faktycznie jest najlepszy, ale niezły na pewno jest. Dlatego polecam spróbować samemu i zagrać. Kolejna mapka jest znowu wykonana przez Flea, ale tym razem pomógł mu też Kembo. I ona jest naprawdę mega wykonana. Flea i Kembo włożyli w to ogrom pracy i wszystko bardzo dobrze poukładali riftami. Dlatego są tam rifty do editów w dół, do edit towers i tak dalej. Mapka jest jak najbardziej customizowana, także możecie w rogach respa zmienić sobie jej tło, co też jest fajnym dodatkiem. Piąta mapka jest od Tidoha, która nazywa się Realistic Edit Map, czyli ogólnie, jak sama nazwa wskazuje, takie realistyczne edity, w których musicie szybko zedytować ściankę, strzelić w bota i odedytować. Jest to naprawdę spoko opcja, bo poprawia twoją czułość gry i pamięć mięśniową, bo w końcu zamiast bezmyślnie edytować milion ramp, będziesz też oddawał strzały, a strzelanie jest jednak dosyć przydatną rzeczą w walce. Następna mapka ma dopiero tydzień i również jest od Flea. Serio, w tym filmie jest dużo jego mapek, ale no nic nie poradzę na to, że robi dobre mapki. Więc jak to zawsze u Flea, macie to wszystko zorganizowane i posortowane, jak najlepiej jak tylko się da. Macie rifty do poszczególnych editów ze znakami, który rift prowadzi gdzie. Macie mobilność do szybszego poruszania się po mapie i wybór tła. Gdy już wejdziecie do któregoś portalu, to macie tam nazwy editów posortowane od najłatwiejszych, czyli kolor zielony, potem macie kolor żółty, czyli już coś trudniejszego, następnie pomarańczowy i końcowy kolor czerwony, czyli najcięższe do wykonania edity. Ogólnie polecam mapkę. Siódmy i przedostatni na ten film edit course jest od Mongrala. Swego czasu ludzie walczyli i pobijali na nim swoje rekordy. I tak naprawdę ciągle grali tą mapkę, aby zrobić na niej jak najlepszy czas, jak to tylko możliwe. Sama mapka jest naprawdę dobra do przećwiczenia szybkich editów. Jest mega spoko na rozgrzewkę przed jakimś turniejem czy arenkami. Ostatnia już na ten film wyspa to edit course od LD. Ona też jest, jak w sumie każda mapka w tym filmie, bardzo dobrze wykonana. Jest trochę inna niż reszta, bo w pewnym momencie musisz w niej przetestować swojego aima i zastrzelić napis LD, a następnie od razu znowu edytować, więc musicie być skupieni i nie dać się rozproszyć przez to strzelanie, bo za chwilę znowu musicie się pocić edytując budowlę. Ogólnie mapka jest naprawdę interesująca i kod do niej macie na ekranie i w opisie filmu. Okej, to by było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie do końca. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i dajcie suba, jeśli jeszcze go nie daliście. To są osoby, które napisały hashtag wrócą pod poprzednim filmem. Ogólnie to chodziło mi o hashtag wrócą z polskimi znakami, ale w montażu coś te polskie litery zjadło, więc wyszło hashtag wroca. No w każdym razie nie ma to jakiegoś wielkiego znaczenia, bo oba te hashtagi umieszczam w tym filmie. Za to jeżeli ty chcesz znaleźć się w następnym odcinku, to napisz w komentarzu hashtag edit, bo jakby nie patrzeć, to cały film był poświęcony właśnie edytowaniu. Jeszcze raz dzięki za oglądanie. Życzę wam, abyście mieli super dzień. Cześć!